Obiecałem sobie jakiś czas temu, że nie będę zajmował się tutaj na kanale kwestią tego, co dzieje się na Ukrainie. No, ale jakoś tak, widząc ten artykuł, na który teraz patrzycie, nie mogłem się powstrzymać. Cóż tutaj czytamy? Liga Ukraińska, wystartowały rozgrywki na Ukrainie. Rozpoczęło się od zniesienia flagi i kopnięcia piłki przez żołnierza. Tak, dobrze widzicie. W państwie, którym obecnie. Od kilku miesięcy już trwają działania wojenne w państwie, które zostało napadnięte zbrojnie przez Rosję. Wystartowały rozgrywki piłkarskie, tak? Liga piłkarska po prostu sobie zaczęła znowu grać w piłkę. 23 sierpnia Liga ukraińska wystartowała, jak tutaj dalej czytamy. <słuch> Ruszyła Liga Ukraińska w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości. Niedługo minie pół roku od ataku Rosji na Ukrainę, i po tym czasie kluby wróciły na boisko. Do normalności jednak nadal wiele brakuje. Dalej tutaj czytam jeszcze coś takiego. Na szczęście wszystkie wtorkowe spotkania przebiegły bez zakłóceń. Zgodnie z zaleceniami odbywają się one w godzinach popołudniowych, żeby nie narażać zawodników. Słucham? Czyli co, że? Działania wojenne to tak tylko w jakichś godzinach się toczą. Po południu jest już bezpiecznie, mam rozumieć. E, strzelamy w danych godzinach, a później to co? Przerwa, pauza? Można w piłkę grać, tak? <grych> o co chodzi? Niebezpiecznie za to zrobiło się podczas spotkania Ligi U19 Czarnomorcem Odessa, a Weres równe. Piłkarze po usłyszeniu syren alarmowych musieli udać się do schronu i później dokończyli starcie. Aha, czyli grają sobie w piłkę, nagle syrena, oni do schronu, jakby nigdy nic. Zagrożenie mija, wychodzą i dalej grają, tak? Weź nie pierdol. Mam rozumieć, że sprawy bezpieczeństwa, czy też obawy o swoje zdrowie, czy życie w kraju, podkreślam, w którym odbywa się konflikt zbrojny, giną ludzie... Jest używana artyleria wszelkiego kalibru, i tak dalej, tak dalej, tak dalej w kraju, w którym jest potencjalnie bardzo niebezpiecznie, ponieważ jest w nim wojna. Piłkarze sobie po prostu grają w piłkę. A jak usłyszą syrenę, to chowają się w schronie, aby później z niego wyjść i dokończyć spotkanie. No, powiem wam grubo, grubo. No kurczę, no bez przesady. To co to za wojna jest tam? No wiecie, jeżeli wybucha konflikt zbrojny, e, giną ludzie, niszczona zostaje infrastruktura, generalnie no nic dobrego z takich rzeczy nigdy nie wypływa, prawda? No to jakim cudem w tym wszystkim jest? Czas i miejsce na to, żeby grać sobie w piłkę. To z jednej strony żołnierze ukraińscy strzelają, zabijają, tak? Bronią swojego kraju, a z drugiej strony piłkarze sobie po prostu grają jakby nigdy nic w piłkę, kopią sobie piłkę, tak? Tak, owszem, bez udziału kibiców, jak tam sobie przeczytamy w tym, arty, w tym artykule, no ale co nie zmienia faktu, że e, piłkarze plus sędziowie, plus trenerzy, plus jacyś tam lekarze, plus yy, piłkarze rezerwowi. No jakaś tam grupa ludzi oczywiście jest. Co, co, no nie jest to może tyle, co, co by było z kibicami, no ale, ale jest. Więc niebezpieczeństwo nadal istnieje, tak? Dla no całkiem, całkiem niemałej grupy ludzi. I co? I oni sobie grają jakby nigdy nic, a dookoła nich toczy się wojna? Coś jest chyba nie do końca tak w tym co przekazują media odnośnie sytuacji na Ukrainie. Ja oczywiście nie wiem, co dokładnie się tam dzieje, no ale no, rozumiecie, jeżeli jest gdzieś wojna i jest niebezpieczeństwo, no to granie w piłkę czy też jak to widzieliśmy nieraz, wizyty celebrytów, polityków, piosenkarzy, tak, różnych, różnej maści, bez przerwy tam ktoś jeździ, bez przerwy tam się ktoś spotyka z, z urzędnikami państwowymi. I to wszystko. W miejscu, w którym giną ludzie, jest cholernie niebezpiecznie, to jest po prostu jakieś jedno wielkie nieporozumienie.